Jesteś rolnikiem? Pamiętaj, od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny 2020. Realizując swój obowiązek, pomagasz polskim i europejskim instytucjom tworzyć programy rozwojowe dla obszarów wiejskich. Nie zwlekaj, spisz się przez internet już dziś i wygraj cenne nagrody. Do udziału w loterii spisowej zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Szczegóły na stronie spisrolny.gov.pl lub pod numerem infolinii 22 279 99 99. Już 23 października o godzinie 19 w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w ramach czwartej edycji Karkonoskiego Festiwalu Operowego odbędzie się premiera opery La Traviata Giuseppe Verdiego w reżyserii Tomasza Janczaka. W widowisku wezmą udział artyści operowi z Polski i zagranicy, chór festiwalowy, zespół taneczny oraz orkiestra symfoniczna pod kierownictwem Szymona Makowskiego. Widowisko do zobaczenia w internecie i na żywo w sali Filharmonii. Dwunasty dzień października, Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa. Miejska trasa turystyczna to ciekawy projekt, który zrealizował w Bolesławcu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wiodąca po mieście trasa obejmuje 20 obiektów, które są opisane w 4 językach. Można je albo tylko zwiedzać, albo też pokusić się o otrzymanie specjalnej odznaki turystycznej. Miejska trasa turystyczna w Bolesławcu powstała w ramach polsko-czeskiego projektu Nowe Euroregionalne Produkty Turystyczne Drogą do Wzajemnego Poznania, który był realizowany we współpracy z czeskim Hradkiem nad Nysą. Faza przygotowań trwała kilka miesięcy, a w minioną sobotę zainaugurowano już funkcjonowanie trasy turystycznej po mieście. W ramach projektu wydane zostały między innymi 2 wydawnictwa. Jest to paszport turystyczny Bolesławieckiej trasy turystycznej, jak również wydawnictwo Kronika Turystycznej, Oznaki Turystyczno-Krajoznawczej Znam Bolesławiec, które upoważniają po spełnieniu wymogów regulaminowych do zdobycia odznak turystycznych. To nowy produkt w Bolesławcu. Oznaka turystyczna Znam Bolesławiec. Trasa obejmuje 20 bolesławieckich obiektów zabytkowych, współczesnych i rekreacyjnych. Wszystkie one znalazły się na nowej mapie przy ratuszu. Są też skrótowo opisane we wspomnianych wydawnictwach, ale wystarczy skorzystać z zamieszczonych tam kodów QR, by znaleźć wyczerpujące opisy. Regulamin zdobycia odznaki turystycznej jest prosty. Wystarczy odwiedzić wszystkie 20 obiekty zamieszczone na mapie i potwierdzić ten fakt. Podstawą do ubiegania się o odznakę jest spełnienie warunków regulaminowych, czyli odwiedzenie 20 obiektów, w których potwierdzenie odbywa się właśnie w paszporcie turystycznym. Pod każdym obiektem jest miejsce na potwierdzenie. Turysta potwierdza to bądź pieczątką danego obiektu, bądź też może być zdjęcie turysty na tle danego obiektu, bądź w przypadku wycieczek zorganizowanych podpis na przykład nauczyciela, kierownika wycieczki czy przewodnika. Wypełniony paszport składa się następnie w punkcie informacji turystycznej i po jego zweryfikowaniu podejmowana jest decyzja o przyznaniu odznaki. W sobotę i w niedzielę odbyły się już pierwsze zorganizowane wycieczki miejską trasą turystyczną, które poprowadziła Marta Satoła. Trasa nie jest dokładnie wyznaczona, jakimiś którymi ulicami trzeba iść, to tylko z punktu do punktu, od obiektu do obiektu. Także nie musimy podążać dokładnie śladami jakimiś tam wyznaczonymi konkretnymi ulicami, tylko po prostu najważniejsze są te 20 punktów do odwiedzenia. I po krótkim wstępie dotyczącym historii Bolesławca. Jest też jednym z bardzo starych miast na Dolnym Śląsku, bo prawa miejskie otrzymał już od Bolesława Rogatki w 1251 roku. Można już było wyjść na trasę w poszukiwaniu obiektów z turystycznej mapy. W ramach projektu przeprowadzono też międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci Zabytki w Euroregionie Nysa. Ja jestem przyjechała z Liberce.
Przyjechałam z Liberca. Pracuję w szkole podstawowej, której uczniowie brali udział w konkursie plastycznym. To są dzieci autystyczne, które uczą się w szkole specjalistycznej i starały się jak najlepiej przygotować pracę. Na konkurs napłynęło 87 prac z Bolesławca, z Hradka nad Nysą, z Liberca i czeskiej Lipy. I co dziwne, prac czeskich było więcej. Tu widzimy prace, które jury, czy komisja konkursowa wyróżniła i nagrodziła. Sobotnia inauguracja trasy, choć odbyła się w niesprzyjających warunkach pogodowych, to zawierała sporo ciekawostek. Jedną z nich była wystawa odznak turystycznych z prywatnej kolekcji Zbigniewa Kowalczyka. A na młodych ludziach wrażenie pewnie zrobił namiot pochodzący jeszcze z czasów PRL-u. Namiot z epoki, to są lata 80. Tak, żeby też można było zobaczyć, jak kiedyś ludzie podróżowali, w jakich warunkach spali. Polsko-czeski projekt został dofinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Zapraszam teraz Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Spada dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku. Pod koniec ubiegłego tygodnia dobowe przyrosty wynosiły już po ćwierć tysiąca. W sobotę ta liczba wyniosła 186, a dane z niedzieli mówią o 199 nowych przypadkach. W sumie w regionie liczba zakażonych to 7031. Hospitalizuje się 254 chorych. W Bolesławskim szpitalu jest ich 72. 6 pacjentów podłączonych jest tu do respiratorów. Bolesławiecki Ośrodek Kultury przygotowuje się do obchodów święta odzyskania przez Polskę niepodległości. W przyszły poniedziałek przed budynkiem ośrodka stanie wystawa Rówieśnicy Niepodległej, która jest częścią projektu 100 stulatków na stulecie, zrealizowanego przez Wrocławski Ośrodek Pamięć i Przyszłość. W Jeleniej Górze odbyły się 13 karkonoskie spotkania turystyczne. Podsumowano w ich trakcie sezon turystyczny, który przebiegał pod znakiem ograniczeń spowodowanych przez kryzys COVID-19. Na uroczystej gali wręczono m.in. nagrody starosty jeleniogórskiego Karkonosze. Laureatem w kategorii promocja regionu został marszałek dolnośląski Cezary Przybylski. Fundacja Edukacji i Promocji Społecznej uruchomiła infolinię przeznaczoną dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym. To bezpłatna infolinia, z której można korzystać w poniedziałki od 17 do 21 oraz w czwartki od 10 do 14 pod numerem telefonu 800 909 444. Wyremontowane zostały schody przy ulicy Cichej. Remont ten przeprowadził Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Kosztowało to 58 tysięcy złotych. Inwestycje sfinansowali wspólnie samorząd bolesławiecki i spółdzielnia mieszkaniowa Bolesławianka. Patrol policyjny z Legnicy, który pełnił służbę w Bolesławcu, zatrzymał złodzieja, który w centrum miasta ukradł kobiecie torebkę. Po otrzymaniu zgłoszenia o kradzieży policjanci otrzymali informację o rysopisie bandyty i dzięki temu udało się szybko namierzyć 25-letniego mieszkańca gminy Warta Bolesławiecka. Skradziona torebka wraz z zawartością została odzyskana. Od wygranej na własnym boisku rozpoczęła nowy sezon rozgrywkowy drużyna BTS Elektros. Bolesławianie pokonali Kudowiankę Kudowa z 3-1. Poprzedni sezon rozgrywkowy BTS Elektros zakończył na 5. miejscu trzecioligowej tabeli. Ale już od początku tamtych rozgrywek nie było nacisku na awans, o który drużyna walczyła w poprzednich latach. Po sezonie przygotowawczym, który przebiegał już w odmiennych warunkach niż wszystkie poprzednie, w sobotę zainaugurowano rozgrywki sezonu 2020-2021 Pico Sport Dolnośląskiej III Ligi Mężczyzn.
Witamy na rozpoczęciu sezonu. W troszeczkę warunkach specyficznych, powiedzimy sami, ja też w masce występuję. Mamy 25% obłożenia na sali, 300 miejsc mam na sali, czyli 75 osób możemy tutaj gościć dzisiaj. Do sezonu jesteśmy przygotowani bardzo dobrze, mimo tych całej sytuacji, jaka panowała. Mocny skład, silny skład, z nadziejami w nowy sezon. Bardzo mocno wchodzimy, myślę, że będzie bardzo dobrze. Pierwszy set był oczywiście rozpoznaniem się przeciwników i sprawdzeniem tego wszystkiego, co udało się przepracować w sezonie przygotowawczym. Ta część gry była więc wyrównana, ale goście dali z siebie wszystko i udało im się wygrać seta 25-20. Spięcie, które towarzyszyło gospodarzom występującym przed własną publicznością, ustąpiło już jednak w drugim secie i gra na własnym boisku przy żywo reagującej publiczności stała się już atutem. Bolsawianie osiągnęli w tym secie wyraźną przewagę, punktując regularnie. Dało to w efekcie również przewagę punktową, która na koniec seta wyniosła już 10 punktów, bo set zakończył się wygraną 25-15 dla gospodarzy. Ta przewaga zwiększyła się jeszcze bardziej w trzeciej osłonie meczu, gdy BTS na tyle przycisnął swoich gości, że ci ledwo wyszli z pierwszej dziesiątki zdobytych punktów, a set oddali wynikiem 25-11. W tym momencie meczu nikt już nie miał wątpliwości, że Bolsawianie kontrolują tę potyczkę i czwarty set może być już ostatnim. I tak faktycznie się stało. Przewaga BTS-u była nadal wyraźna i odzwierciedlała ją tablica wyników, na której na koniec seta pojawił się wynik 25-16 dla gospodarzy. Zatem pierwszy mecz sezonu dał BTS-owi wyraźne zwycięstwo 3-1 i w pierwszym notowaniu rozgrywek trzeciej ligi Bolsawianie pojawili się na drugim miejscu tabeli, co zdecydowanie odpowiadało kibicom zgromadzonym na trybunach. Najważniejsze jest to, aby mecze były dostępne dla kibiców, bo po to widowisko bez kibiców to tak naprawdę jakby go nie było, nie? Po to ci zawodnicy bardzo ciężko trenują, aby ludzie mogli to zobaczyć. Jestem pełen nadziei, że jednak mimo wszystko cały sezon dogramy, tego co oglądamy w klasach rozrywkowych wyższych. Niektóre zespoły są na kwarantannach, niektóre borykają się z koronawirusem, są mecze przekładane. No zobaczymy. Ja myślę, że tak czy inaczej sezon powinniśmy dograć. Na pewno będą trudności, oby wszyscy zawodnicy byli zdrowi, jak najmniej tych trudności było. I oby faktycznie kibice i zawodnicy mieli tę możliwość swobodnego uczestniczenia w tych rozgrywkach. A najbliższa okazja do oglądania BTS-u w walce będzie za tydzień we Wrocławiu, gdzie rywalem będzie drużyna WKS Inex Altim Wilczyce. Kolejny mecz na własnym boisku BTS rozegra 24 października. Po prognozie pogody dla Bolesławca na wtorek nadamy program z naszego ekologicznego cyklu. Tym razem dotyczył on będzie Cieczewi. Po nim jeszcze rozmowa tygodnia z 2007 roku ze Zdzisławem Mireckim. Zapraszam do oglądania, ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. We'll be right back.
W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 6 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 10. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 80% w dzień. Zachmurzenie będzie duże, a wieczorem pojawią się mgły. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Wiatr do 10 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich.